odważnymi, otwartymi, świadomymi, radosnymi ludźmi miasta Konin. Dziękuję wam bardzo, że jesteście, że walczycie w odróżnieniu od covidian albo covidiotów, którzy terroryzują nas swoim strachem. Jeśli my się czegoś boimy, to ten strach przezwyciężamy. Oni ulegli temu strachowi i nas do tego zmuszają. Jeśli chcą zostać, jeśli się boją, to niech zostaną w domach, a normalnym ludziom dadzą żyć. Covidianom się wydaje, że jeśli oni dostaną tą swoją normalność, jeśli się szczepią, prawda? Nic bardziej mylnego. Słyszałem takie opinie, że zrobię to dla świętego spokoju. Zrobię to, bo chcę podróżować. To jest głupie i naiwne. Do normalności można wrócić dopiero wtedy, jak pokonamy strach i zaczniemy samodzielnie myśleć. Póki tego nie zrobimy, to rząd będzie wykorzystywał nas tak długo, aż sprowadzi do poziomu niewolników albo bydła, który będzie doszczepiał co roku. Tylko samodzielne myślenie oraz odwaga i pokonania strachu zagwarantuje nam powrót do normalności, o której wszyscy marzymy. Nie szczepionka. Broń Boże, nie szczepionka. Już dzisiaj widzimy, że coraz więcej państw, narodów bronią tej swojej wolności, bohatersko bronią. Mówię tutaj o takich państwach jak Białoruś, Szwecja, Brazylia, całkiem niedawno Teksas, który wycofał wszystkie restrykcje, włącznie z noszeniem tych przeklętych maseczek. Rosja, z pierwszej ręki, informacje od mojej mamy, która tam mieszka, cała rodzina. W tych państwach ludzie zaczynają normalnie pracować. Dzieci chodzą normalnie do szkół, a Polska stoi w miejscu. To jest samobójstwo na raty. Nie musimy naśladować takich państw jak Wielka Brytania, czy Niemcy, czy Francja. Mogą się wyszczepić i się pozamykać. Znacie dobrze Pinkasa, prawda? Dokładnie. Całkiem niedawno, kilka dni temu, wygadał się przed dziennikarzami Onetu, że on wykonywał polecenia Unii Europejskiej. No coś niesamowitego. Politycy PiSu, oni wszyscy są marionetkami i wykonują polecenia, są wykonawcami cudzych poleceń. Czy ich? Nie wiem, nie mam pojęcia. Bill Gatesów, Sorosów albo innych grandziarzy finansowych, którzy dorobili się wielkich pieniędzy, ale nie są ani mądrzy, ani dobrzy, chociaż kreują się na dobroczyńców ludzkości. Wszyscy pamiętamy komunizm. Wszyscy pamiętamy PRL. Czy chcemy wrócić do PGR-ów? Nie, dokładnie. Powiedzmy tym Morawieckim, tym Niedzielskim, tej bandzie całej, dosyć tego. Jeszcze mają szansę uciec, schować się, zakopać się. Bo i tak narobili taką krzywdę zrobili polskiemu narodowi. Przede wszystkim zdradzili własny naród. To są zdrajcy. I na pewno za to jeszcze zapłacą. Historia ich za to rozliczy. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. A teraz piosenka Wolność.